one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, yo. You better lose his health in the music, the moment you own it. It's your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told. It unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. Da 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 da. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. Bardzo dobry mecz. Chyba byłyście najlepszymi zawodniczkami Lonsonczu. Punktów się nie udało zdobyć, ale był zacięty mecz i dobry w waszym wykonaniu. Tak, myślę, że nie zagrałyśmy złego meczu. W pewnych momentach trochę brakowało zimnej głowy, a wynik mógłby być całkiem inny. A poza tym cała drużyna grała, także nie tylko my dwie, tylko dziewczyny mi też tak pomagały, stąd też te dobre obrony z drugiej linii. Myślę, że w obronie całkiem nieźle zagrałyśmy jako drużyna. W ataku w drugiej połowie trochę nam się nie układało, ale myślę, że to nie był zły mecz w wykonaniu całej drużyny. Oglądałyście Mistrzostwa Świata? Jak wam się podobał gang Rasmussena? Bardzo nam się dziewczyny podobały, nie? Super zagrały. Bo niewiele zabrakło, by był medal. Bo wy już w takiej dużej imprezie występowałyście w 2012 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Siódme miejsca, półfinał był bliziutko. Już niektóre dziewczyny z gangu Niewrzawy, prawda Asia, zadebiutowały w reprezentacji Polski. Ale na Mistrzostwa Świata tutaj seniorek jeszcze żadnej z was się nie udało. Kiedy już tak wejdziecie na stałe? Nie wiem, ja na razie się cieszę, że mogę jeździć na kadrę. Na pewno dużo się mogę tam nauczyć. A myślę, że jak będę dalej trenować, tak, poprawię swoje umiejętności, może już niedługo będę w tym gangu. A powiedzcie, jak to jest na takiej wielkiej imprezie? Nie, no to jest super, nie? Na pewno. Duże emocje, fajne doświadczenie, można zbierać bardzo dużo, uczyć się od innych drużyn, obserwować te najlepsze. To jest, po prostu to trzeba przeżyć, nie można tak opowiedzieć. No to ja wam życzę, żebyście na Olimpiadę pojechały. Nie, dziękujemy. Witaj Asiu, powiedz nam coś o sobie, jak się grało w Kościerzynie? W Kościerzynie bardzo dobrze się grało, grałam prawie całe mecze, super okazja do tego, żeby sobie pograć i żeby mieć okazję do większego grania, więcej minut na boisku. Duża jest różnica między poziomami tutaj, a u ciebie w Kościerzynie? No myślę, że to jest jakiś poziom o jeden wyższy i to jest na pewno, jest duża różnica. Chciałabyś dołączyć do gangu Rasmussena? No oczywiście, no to jest na pewno, nie wiem, marzenie każdej zawodniczki, żeby grać jak na najwyższym poziomie i z najlepszymi zawodniczkami. Jakie masz wspomnienia z gangu Niewrzawy? No wspomnienia są bardzo dobre, tak? Miałam okazję zagrać na najwyższym poziomie z najlepszymi zespołami, zawodniczkami i zobaczyć na jakim jesteśmy poziomie. Pistol! Pistol! Pistol!